poprzednim filmie powiedziałem wam, że trafiłem na bolki, ale ich zachowanie było bardzo nietypowe. Nietypowe według mnie jak na połowę października, a nawet drugą połowę października. Bolenie znalazłem, no to nie były zgrupowania, ale gdzieś tam się już kręciły w konkretnych miejscach. Znalazłem je w trzech miejscówkach i w każdej z tych miejscówek ich zachowanie było takie samo, co mnie troszkę zdziwiło, ponieważ ryby żerowały trochę tak jak w sierpniu, ewentualnie w pierwszej połowie września, ale nie pod koniec października, więc myślę, że jest to ciekawy temat do rozwinięcia, tym bardziej, że jak rozmawiałem z kolegami, to oni też znaleźli bolenie na troszkę innym odcinku Wisły, które zachowywały się, może inaczej, zajmowały stanowiska zupełnie inne od tych, w których znalazłem je ja. Myślę, że jest to fajny temat do opowiedzenia i żeby wam to zobrazować, będę potrzebował troszkę piasku i patyka. Będziemy rysować. Piasku, jak widzicie, nad Wisłą nie brakuje. Patyk już mam. Więc może tutaj, jesteśmy osłonięci od wiatru. Więc troszkę porysujemy. Mam nadzieję, że będzie to dla was czytelne. Tu był brzeg Wisły. Tutaj była wyspa. Ona sobie tak szła, gdzieś tam zakręcała. Szła tam trochę dalej. Tu jest wyspa. Nurt w tą stronę, zaznaczam. Lewy brzeg, wyspa. Między brzegiem a wyspą, słuchajcie, utworzyła się taka, no można powiedzieć, przykosa. Na początku to była przykosa, tak ją zaznaczmy. Ona sobie odchodziła od wyspy i tu pod brzegiem robił się taki ostry spadek. Tu zasuwała woda, widzicie strzałkę. Tu było troszkę pod wyspą płycej, znaczy troszkę zdecydowanie, bo tutaj gdzieś 3,5-4 metry. Tutaj metr, no i to tak sobie głębokość z prawej strony od wyspy schodziła tutaj do głównego nurtu. No i takie klasyczne miejsce, gdzie można spodziewać się boleni, to jest oczywiście tutaj, czyli woda płynie. Tu spada z płcizny, spada na głębszą wodę, tworzą się jakieś kotły, warkocze. To się tutaj ciągnie, oczywiście płynie całą szerokością. Tutaj nie było piasku nigdzie, tylko było te, nie wiem, 70 cm wody. Ta woda sobie płynęła, tu było głębiej. No więc na początku tradycyjnie, no tu się można spodziewać boleni, więc ja sobie stawałem gdzieś tutaj, powiedzmy tutaj w górze, przerzucałem na wodę głębszą i wprowadzałem przynęty na kant, na wodę płytszą. No i rzeczywiście najwięcej brań było tutaj, chociaż obławiałem też ten teren tutaj dalej, o który zaraz wam powiem. Tam woda, tutaj woda pędziła, tu była troszkę spokojniejsza, więc na takich spowolnieniach czasami można spodziewać się właśnie fajnych ryb, ale najwięcej bolków zawsze łowiłem w tym miejscu. No i faktycznie przerzucałem sobie tutaj i w momencie, jak ten wobler wchodził na płyciznę, czy gdzieś tutaj był w tych zwarach, w tych kotłach, w tym warkoczu, no to następowały brania, ale w większości były to ryby niewielkie. Owszem, trafiały się takie średniaczki po 60-65 cm, może nawet troszkę większe, ale w większości były to rybki takie, powiedzmy, między 40 a 50. Ja oczywiście starałem się cały ten obszar tutaj obławiać, na razie go tak zaznaczę. Cały ten obszar, tutaj z troszkę szybszą, głębszą wodą, tutaj z płytszą i wolniejszą, no bo to jest takie miejsce, tutaj powiedzmy ten spadek, tak, przy wyspie z prawej strony płycej, tutaj głębiej, spadek, tu szybciej, tu troszkę wolniej. Na tym blacie takim z muldami zawsze warto poszukać, bo czasami trafiało się w jakiś sposób zgrupowane bolenie, czasami się trafiało sandacze, no i faktycznie, słuchajcie, w momencie, kiedy rzucałem tutaj jakimiś woblerami wertykalnymi, czy tam cykadopodobnymi, czy zwał jak zwał, tak wiecie, o co chodzi. Stąd rzucałem tutaj, sprowadzałem sobie na troszeczkę szybszą i głębszą wodę. No to trafiały się sandaczyki, ale momentami tych sandaczy nawet było naprawdę dużo, bo zdarzało mi się, że trafiałem ich, nie wiem, w 3 godziny 5, ale wszystko to były małe ryby. No tutaj na Mazowszu jest wymiar 60, a to były rybki takie po, nie wiem, między 30 a 45 cm. Więc takie maluszki, ale nie na gumę, tylko właśnie na te woblery cykadopodobne. Chciałem zobaczyć, czy są tu bolenie. No. No.
Ten jakiś mały. Mały bosandaczyk. Pewnie wielu z was zobaczyło, że mój ulubiony polarek, ten misiowy, brązowy, z którego czasami się śmiejecie, jest strasznie ufajdolony. No miałem spotkanie z pewną śliską, śluzowatą rybą, którą pokażę wam innym razem, ale jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam tutaj na mojego Instagrama, bo zdjęcia tej ryby już wrzuciłem, a w filmie zobaczycie ją niebawem. Natomiast tak, byłem mocno uświniony tego dnia. Z czasem, słuchajcie, tylko wiecie co, ja sobie zamarzę tablicę. O, wezmę gąbkę, dobra. Tutaj też ten cypelek zamarzę. Z czasem woda zaczęła troszkę tą przykosę zmieniać, tylko ten kant tutaj pozostał niezmieniony. Natomiast im bliżej wyspy, tym bardziej po prostu ta przykosa popłynęła. Z czasem zaczęła wyglądać w ten sposób. Już nie było takiego w poprzek nurtu wyraźnego kantu, tylko tutaj. To też oczywiście spowalniało tutaj wodę poniżej, ale nie było już takiego bardzo wyraźnego kantu jak wcześniej. Tutaj cały czas 70 cm wody. Tutaj te 3,5-4, tam też 1,5 metra i tak schodziło na głębszą wodę. I słuchajcie, z czasem zobaczyłem, że te bolki najpierw tutaj żerowały, tak jak wam powiedziałem, i najlepszym sposobem, żeby je trafić, to było zaparkować w ogóle jeszcze bliżej wyspy, rzucić tak, żeby ten wobler był na granicy piachu, i w momencie jak on spadał z tej płytszej na głębszą wodę, następowało branie. To był pewniak, ale to też były takie momenty, że na przykład 2 godziny nic, a później w kilku rzutach kilka ryb. Z czasem zauważyłem, że jak ta przykosa zaczęła się zmieniać i temperatura wody zaczęła troszkę też się zmieniać, o czym za chwilę, to i te bolenie troszkę zaczęły inaczej się zachowywać, w inne miejsce wychodzić. Więcej ryb mi się zaczęło trafiać, słuchajcie, tutaj. Czyli na tej takiej troszkę spokojniejszej wodzie, troszkę płytszej. Tu już na tym kancie nie bardzo, ale ryby wychodziły tutaj, rzeczywiście na te cykadopodobne woblery. I pamiętam, że wtedy woda, temperatura wody spadła z 11,5 na 10 stopni. I te ryby jakby z tego kantu, z szybszej wody, przestawiły się tutaj, czyli klasycznie. Ale piękne. Też niezły. Słuchajcie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No. To wszystko dobre ryby są. Chodź się pokaż. Wszystko dobre ryby. Wcześniej jakieś przedszkole trafiałem. Było mnóstwo maluchów. A teraz, no dzisiaj, wszystko fajne ryby. No ale ci nie pokazuję. No, mniejszy niż ten poprzedni, ale w tym nurcie i tak mu troszkę odkręcę. Mniejszy, ale wciąż dobry. No, tu nie ma co go forsować w tym nurcie, bo nie wiem jak jest zapięty. Sprzęt mocny, ale jak znowu wisi na jednym grocie ledwo, no to lepiej się chwilę. Niech ten hol przedłuży. Oj, mniejsza ryba. O, powiedziałem, że wszystko grube, no to ten taki zdecydowanie najmniejszy z dzisiejszych. Ale też fajny. Nie ma co narzekać. No. Ale łyknął woblera. Ujojojoj. No, to jest taka rybka 60. No, może i lepiej niż 60, słuchajcie. Też ciężko go
Nie no, lepszy. Cofam, nie 60. No taki myślę. Myślałem, że pod 6 dych, a on będzie miał to samo z 68 pod 7 dych. Zmykaj. Słuchajcie, ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale jest bajka. 4 piękne ryby. Piąta raz zdemolowała kotwicę. A nad wodą byłem, tak naprawdę zacząłem łowić przed godziną 13. Nie wiem, która jest, ale słońce jeszcze nie zaszło. Myślę, że jest przed 5. Piękny dzień. I to właśnie było takie miejsce, na które polowałem. Jedno z trzech, bo mówię, dobra, to właśnie tutaj zaczną się grupować bolki gdzieś tam na przed zimą, na jesień. Temperatura wody opada. Znalazłem je, będzie fajne łowienie przez jakiś czas, ale słuchajcie, po 3 dniach temperatura wody skoczyła w górę i to na 12,5 stopnia, więc z tych 10 2,5 stopnia w górę. No i bolki zupełnie zaczęły się inaczej zachowywać, niż się tego spodziewałem i zupełnie inaczej niż co roku je łowiłem na jesieni. Otóż w pewnym momencie tu przestało się kompletnie dziać. Koniec. Tu nie było brań w ogóle, nawet te małe sandaczyki już nie wychodziły. No ja sobie stawałem tutaj, tutaj, starałem się obławiać cały ten obszar i w pewnym momencie, kiedy stałem tutaj, słuchajcie, tu na płytką wodę wyszły bolenie i to była taka akcja, że nie wiem, dosłownie 2-3 minuty widziałem tutaj 20 ataków, po czym ryby zniknęły. No więc mówię, dobra, to jakaś dziwna sytuacja, dalej sobie rzucałem tutaj, ale po 15-20 minutach ta sytuacja się powtórzyła, że kilka, może kilkanaście boleni naraz wyjechało tutaj na tą płciznę, 70 cm. Nie wiem, co one, czy tu znalazły jakąś drobnicę, bo rzeczywiście dni były słoneczne i ta temperatura wody się ogrzała. Myślę, że po prostu drobnica gdzieś po południu wyszła na tą płciznę. Co ciekawe, bardzo szybka woda. Słuchajcie, tu naprawdę woda zasuwała i przesypywała ten piach bardzo mocno. Kant nieruszony. A te bolki zaczęły tu wyjeżdżać, więc ja troszkę zmieniłem taktykę. Zacząłem sobie spływać z góry i parkować tutaj, gdzieś mniej więcej tutaj, czasami troszkę niżej tutaj, tak żeby rzucać w kierunku wyspy i po tej płciźnie przeprowadzać woblera, ale również w zasięgu rzutu mieć tutaj tą głębszą wodę poniżej tego kantu, który cały czas się tam w dół przemieszczał. I słuchajcie, trafiłem chyba ze 3 takie dni, kiedy naprawdę była cisza na wodzie po południu, rano to już w ogóle, bo rano było chłodniej, i w pewnym momencie coś się takiego musiało zadziać w wodzie, że kilkanaście boleni wyjeżdżało na tą płciznę. Ja sobie siedziałem, słuchajcie, na pontonie, jak już wykminiłem, jak to wygląda. Wędka na kolanach, wobler na burcie pontonu i tylko czekałem. W momencie, jak widziałem pierwszy atak bolenia, to miałem dosłownie 2-3 rzuty. Łowiłem rybę, robiło się 20 minut ciszy. Ja znowu sobie siadałem, czekałem. W momencie, kiedy był pierwszy atak bolenia, znowu rzucałem, znowu łowiłem rybę. Miałem dosłownie 2-3 rzuty, żeby rybę złowić i one gdzieś uciekały. No na pewno gdzieś tutaj stąd wyłaziły, ale słuchajcie, tutaj brania kompletnie się skończyły. Co ciekawe, tak jak tu wcześniej Wam opowiedziałem, że te bolki, które brały, to w większości były rybami małymi. Tak, te, które wyjeżdżały tutaj z tego kantu gdzieś na płciznę, na 70 cm wody, bardzo szybki nurt. To już były naprawdę ładne ryby, które niektóre widzieliście już w poprzednim filmie, a niektóre, no może zobaczycie teraz, a może w przyszłym roku, zobaczymy. Nie wierzę. Słuchajcie, trzeci rzut, druga ryba. Trzeci rzut, druga ryba. No zdecydowanie mniejszy niż tamten, ale to jest coś... To jest trzeci rzut tym woblerem teraz. Nie to, że on taki skuteczny, chyba trafiłem po prostu ryby. No, ten ładnie siedzi. No, też fajna ryba. Taki 6-8. Coś niesamowitego, słuchajcie. Ten już nie będę luzował, bo ten jest mały, jak spadnie, to spadnie. No, poczekaj, już. Niesamowite. O, taki 65-66.
Ten dostał, więc już bez prezentacji dalszej. Ale poszedł. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Trzeci rzut. Woda tutaj mocno pracowała i o ile ten kant przy brzegu cały czas jeszcze jest, tak tutaj ten kancik został całkowicie rozmyty. On dalej jest oczywiście ten blat, ten spadek gdzieś tutaj, ale już się pozmieniało. No i słuchajcie, ryby gdzieś się poprzestawiały, zniknęły, a może już temperatura wody im nie odpowiada, bo dzisiaj jest 9 stopni, więc już spadła. Myślę, że po prostu gdzieś sobie popłynęły, ale to było jedno z trzech miejsc, w którym znalazłem bolenie i właśnie tak się zachowywały. No i teraz słuchajcie, największa ciekawostka, bo powiedziałem wam, że to zachowanie ryb jest, było nietypowe, tak? No bo faktycznie ja z czymś takim spotkałem się pierwszy raz, że w drugiej połowie października ryby wyjeżdżały na płytką wodę i rzeczywiście agresywnie atakowały przynęty. Widać było, że są w gazie, że żerują. Oczywiście to były krótkie momenty, trzeba było swoje wystać. No i jak się udało strzelić w moment, przeważnie było to po południu, to te ryby brały. I trzy takie miejsca znalazłem. No, jedno to, które wam opowiedziałem przy wyspie, dwa inne były, znaczy w innych miejscach, ale generalnie były to takie same miejscówki, czyli też gdzieś kant, tradycyjnie, tak? Ja lubię łowić na piachach, więc tradycyjnie jakiś kant, piachy, poniżej głębsza woda, a te ryby doskonale żerowały, wychodząc właśnie na płytką wodę. No i samo w sobie to jest dziwne, ale wiecie co, rozmawiałem z dwoma czy trzema kolegami, którzy również namierzyli bolenie. Co prawda na troszkę innym odcinku Wisły, ale wcale nie tak daleko. I słuchajcie, oni znaleźli te bolenie w zupełnie innych miejscach niż ja. Łowili, jeden łowił na głębokiej wodzie, bardzo, bardzo spokojnej, również na w większości na woblery takie wertykalne, cykadopodobne, tylko że na takim tradycyjnym jakby jesiennym stanowisku boleni, które ja zawsze też łowiłem w takich miejscach, czyli głęboka, spokojna woda, jakiś rozległy blat, jakieś muldy na dnie, ale generalnie tak powolutku przy dnie i bolki tam były. Drugi z kolegów znalazł bolki również w głębokiej wodzie, ale szybkiej. No ale on z kolei łowi na kamieniach, mówi, że u niego przeważnie tak się właśnie łowi jesienią, że owszem, głęboko, ale w szybkiej wodzie, a tymczasem u mnie na płytkiej. No i trzeci z kolegów łowił tak samo jak ten pierwszy, czyli również gdzieś na jakimś takim blacie ze spowolnieniami, z wolną wodą, na wodzie głębszej. No i słuchajcie, przyszedł moment, kiedy ta temperatura wody, tak jak wam powiedziałem, skoczyła na 12 stopni i w jednym z tych trzech miejsc, ale już nie w tym przy wyspie, w jednym z tych trzech miejsc udało mi się połowić na bolenie i to była naprawdę sama końcówka października. Udało mi się połowić, słuchajcie, bolenie na sterówki, na woblery, którymi bardzo lubię łowić, którymi łowię większość roku, ale raczej jesienią, no to one się za bardzo nie sprawdzają, no bo wiadomo, te bolki schodzą głębiej, a tymczasem poprzez to zachowanie, że te bolenie po prostu zaczęły wychodzić na płytszą wodę, trafiłem jeden dzień i to tak naprawdę może dwie godziny, kiedy połowiłem pięknie na sterówki, w tym złowiłem bolka, który, no byłem przekonany, że to jest moja życiówka, jak go zobaczyłem przy pontonie. Wrzucę wam tutaj przebitki, bo cały film zobaczycie kiedy indziej, dlaczego, to wam zaraz o tym powiem. Więc złowiłem między innymi bolenia, który dosłownie otarł się o moją życiówkę, 2 mm, no bo kiedyś tak bardzo, bardzo dokładnie mierzyłem te ryby, no więc tego też dokładnie zmierzyłem, bo otarł się o moją życiówkę. I to jest dobra ryba. Co prawda jest zapięta, widzę, że pod brodę, ale to jest naprawdę dobra ryba. Czy to będzie 80? 100% 80. No. Zobaczcie, jaki klamot. Ale rybsztol. To jest największa moja rapa w tym roku, słuchajcie. No, ale jest tak ledwo znowu zapięta, widzę. Coś niesamowitego. Ja dopiero uzbroiłem, słuchajcie, tego woblera. Dopiero go uzbroiłem. Dwa rzuty zrobiłem. Tylko, że jest no ledwo za skórkę.
Jest za skórka, ale to jest ryba dobrze ponad 8 dych. Jak na Wisłę, to potwór. Nie mogę tutaj forsować, bo nie chciałbym, żeby sobie wyrwała kotwiczkę. No ale spróbujmy. Zobaczcie, jaki to jest rapiszon. To będzie moja życiówa, podejrzewam. Więc na sterówki pięknie ryby brały. A dlaczego wam nie pokazuję teraz tego wszystkiego? No dlatego, że o ile przynętę to już znacie, bo już nieraz wam ją pokazywałem, to w jaki sposób jest to pewien prototyp, którego jeszcze wam nie mogę pokazać, bo już się gdzieś tam pytałem jakiegoś szefa z góry, ale jeszcze wam nie mogę za bardzo o tym prototypie powiedzieć, tym bardziej nie mogę wam go pokazać, żeby nie spalić tematu, ale już niedługo usłyszycie o nim więcej. I skoro w październiku była taka piękna pogoda, a ryby brały, chciały współpracować, to nad wodą byłem naprawdę często, dzięki czemu mogłem na bieżąco obserwować zachowanie tych ryb i to, jak ono się zmienia, zarówno w tym pierwszym, jak i drugim i trzecim miejscu. Szukałem oczywiście innych miejscówek, ale te trzy były takie najbardziej konkretne. No i tak jednego dnia jechałem sobie na pierwsze miejsce, drugiego na drugie, trzeciego na trzecie, aby czwartego dnia znowu wrócić na pierwsze. I żeby ktoś mi nie zarzucił, że tak, codziennie po 16 godzin. Nie, ja mówię pierwszego dnia łowienia, czyli na przykład przyjmijmy, że był to poniedziałek, a drugi dzień łowienia to jest na przykład, nie wiem, środa albo czwartek, a nie tak, że w październiku byłem 30 razy. Albo nawet 48, bo i tak pewnie niektórzy pomyślą, to nie w ten sposób. Po prostu byłem często, ale nie codziennie. Natomiast na tyle często, żeby obserwować zachowanie ryb, to jak to się zmienia, jak się zmienia woda, jak się przesuwają te wszystkie piachy, no bo nie oszukujmy się, łowienie w tej rzece, w Wiśle, która tak często się zmienia, słuchajcie, tu po prostu trzeba być, tak? Trzeba być jak najczęściej, żeby widzieć, jak codziennie zmienia się rzeka, jak zmienia się zachowanie ryb, bo wędkowanie w Wiśle to jest jedna wielka układanka. To są puzzle, każdy dzień to jest jeden puzzle. Puzzle? Chyba tak się to odmienia. Znaczy się nie odmienia. Jest to jeden element układanki, który sobie składamy, a po pewnym czasie wychodzi nam cały obrazek. Tu po prostu trzeba być i nawet jak ryby nie biorą albo nic się nie złowi, to mieć oczy dookoła głowy, obserwować, patrzeć, co się dzieje, bo często jest tak, że nic nie złowimy, ale coś zaobserwujemy, że tu gdzieś jakaś ryba pogoniła, tu gdzieś uciekła drobnica, tam się coś spławiło, tu ktoś coś złowił. To jest po prostu układanka. Tu mieliśmy branie, tu urwaliśmy. No i po iluś tam takich wyprawach, później już wiecie ewentualnie, gdzie szukać ryb. I tym optymistycznym akcentem kończę, wracam do mojej jednostki zaparkowanej i życzę wam, żeby listopad i grudzień były równie owocne co październik, bo w październiku naprawdę było co robić, pogoda była piękna, ryby chciały współpracować, brały. Trzymajcie się i do następnego.